Siostry i bracia, bardzo was proszę o jedną rzecz. Na zewnątrz dzieją się różne rzeczy, to nas nie interesuje. Ważne, żebyś teraz, siostro, bracie, był w sercu z Bogiem, który jest w tobie. Tu ksiądz oczywiście będzie mówił to, co będzie mówił, ale to jest ważne, żeby Pan, którego przede wszystkim każdy z nas ma słuchać wewnątrz, włożył w serce, w duszę każdego z nas to, co rzeczywiście jest przygotowane dla nas. Jest nam dane i zadane na przyszłość. Ok. Wchodzimy w konferencję. To znaczy, wiecie co, tak szczerze mówiąc, wiecie, ja mam szalony problem, bo tu to jest takie trudne, ale trudno. Będę troszkę bardziej w tą stronę, ale to tak jak tak potrafię, dzielę się. Słuchajcie. Był taki czas, kiedy będąc w Krakowie w seminarium, miałem kontakt z czcicielami świętego Michała Anioła, z rycerzami bardzo niewiele, z tymi tak samo, ale z czcicielami tak. I wiecie co? I wyobraźcie sobie, co miesiąc było czuwanie do świętej modlitwa do świętego Michała, przyjeżdżali czciciele i wyobraźcie sobie, ta kobieta, czy jest znana, może tak zacznę, pani Jadwiga Szwed z Krakowa, znana? Okej. Myślę, że w porządku. Popatrzcie się. Słuchajcie, ona przyjeżdżała najszybciej. Ona tak się modliła, kończyła się msza, ona jeszcze męczała, jeszcze... Ona wychodziła w kaplicy i zaczęła z nią rozmawiać. Słuchajcie, niesamowicie kochała świętego Michała. Ale dlaczego? Ja to postaram się szybciutko. W czasie II wojny światowej była na robotach w Niemczech. Po II wojnie światowej, jak się skończyła wojna, od razu chciała wracać do Polski i wraz z koleżanką wzięły do wózka takiego dziecinnego, włożyły jakieś jedzenie, pchają ten wózek, idą do Polski. Wyobraźcie sobie, tylko że, no cóż, wyszły z lasku i nie zauważyły, co jest przed nimi. A przed nimi był oddział żołnierzy rosyjskich, wracających z frontu. Otoczyli te dwie kobiety błyskawicznie i najpierw niestety wzięli jej koleżankę. Rozumiecie, tam było kilkudziesięciu tych żołnierzy. Wiadomo, co z nią zrobili, a potem głuchy strzał, cisza. Idą po nią, po pani Jadwigę, no nie? Ale ona miała takie niesamowite nabożeństwo do Pana Boga, do Matki Bożej. I mówi, Panie Boże, to jest niemożliwe! I do świętego Michała, żebyś Ty nie przyszedł mi z pomocą. I co? Ona mówi, ja ją kilka razy pytałem, jakiś, ona mówi, nie wiem, nagle, po prostu obok mnie, w rosyjskim mundurze, z jakimiś pagonami na ramieniu, jakiś żołnierz rosyjski z karabinem w ręku i do tych zbliżających się watachy żołnierzy, którzy szli po nią, powiedział tylko tak, niech się któryś zbliży i niech ją dotknie, odbezpieczył broń. Oczywiście opadło, odeszli. A on mówi, zostaw ten wózek, weź jedzenie, chodź ze mną. Zaprowadził ją na stację kolejową, a tam był towarowy pociąg, który jechał do Polski. Mówi, weź sobie to jedzenie, siadaj do tego pociągu, on cię zawiezie do Polski. I już ona oczywiście taka sparaliżowana wręcz, ale spokojnie wchodzi do tego wagonu, a on się jej pyta na koniec, a nie chciałbyś wiedzieć, kto cię uratował? Ona to była spanikowana, ona była zszokowana. A on jej mówi, gdy będziesz umierać, to po ciebie przyjdę. Była absolutnie pewna, że to był święty Michał Archanioł. Słuchajcie, to ona tak kochała świętego Michała Archanioła, ona już nie żyje. Tak kochała świętego Michała Archanioła i on ją chronił, on ją prowadził, on ją bronił. I wiecie co? Jak ja mam się przed sobą rycerzy, czcicieli świętego Michała Archanioła i wszystkich tych, którzy tak kochają świętego Michała Archanioła, to tak szczerze mówiąc, czuję taki opór. Bo sobie tak myślę, przecież to są ludzie, którzy tak dużo modlą się do świętego Michała Archanioła, do Pana Boga, a ja tak, bo rzeczywiście tak. Tyle, że wiecie co, tak postaram się to maksymalnie, bo żeby jestem weduła, żeby się rozwijała za bardzo. I wyobraźcie co, wiecie co, bo ja tak szczerze mówiąc wprost do świętego Michała Archanioła to za dużo się nie modlę. Owszem, modlę się dużo, ale do świętego Michała Archanioła trochę tylko.
I co, jak sobie pomyślałem o tej kobiecie, tej pani Jadwidze, to ho, 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 dla mnie tam. I wiecie co? I wtedy mi przyszła taka myśl. Pan Bóg jest niesamowity. Czy istotą nabożeństwa do świętego Michała Archanioła jest to, że my odmawiamy koronki, odmawiamy modlitwę, taką czy inną? Istotą nabożeństwa do świętego Michała Archanioła jest to, że się nie tylko do niego modlimy, ale że się do niego upodabniamy. Dokładnie. A jaki jest święty Michał Archanioł? Popatrzcie się, co tak naprawdę istotą świętego Michała Archanioła? Któż jak Bóg? On cały czas trwa przed Bogiem, odkrywa piękno, które jest, cały czas uwielbia Boga. Adoruje. I wiecie co? I gdy mi przyszła ta myśl, od razu poczułem się dobrze. I nawet cieszyłem się z tego, że mogę dzisiaj do was mówić. Wiecie dlaczego? Wyobraźcie sobie, gdy ojciec generał powiedział, że chce, żebyś był egzorcystą w miejscu piastowym. Przy czym ja miałem wcześniej bardzo potężny wypadek i to nie macie niewątpliwości, że miałem być egzorcystą w Warszawie. I byłem absolutnie pewny, że to mi diabeł zafundował. Owszem, dwa razy generałowi nie odmówiłem. Ale w końcu, za trzecim razem, do mnie to mówił wyraźnie, czułem Ducha Świętego, taki wielki pokój, zgodziłem się. I wyobraźcie sobie co? Będąc w Warszawie na Szytniej, ja w przeciągu dosłownie 3 dni, to był początek czerwca, załatwiłem kogoś zastępcę, że mnie za mnie przez cały miesiąc jakiś czas odprawiał, posługiwał, a ja błyskawicznie przeniosłem się do miejsca miastowego. I to było błogosławione. Dlaczego? Bo w czerwcu chodziłem na spotkania grupy odnowy w Krośnie, a w lipcu, sierpniu oni mieli wakacje, więc ja ich zaprosiłem do miejsca piastowego i co? I miejsce piastowe to jest 5 km od Krosna. I wyobraźcie sobie, od tamtego czasu do dziś zaczęły się wieczory uwielbienia. Słuchajcie, ja nie wiem skąd ci ludzie przyjeżdżają. Słuchajcie, czasem, teraz mniej, ale czasem było coś takiego, że 200 osób, nie wiem skąd, po mszy świętej wystawiamy Pana Jezusa i uwielbiamy Boga. Słuchajcie, i to trwa do dziś. I tak jest co tydzień przez cały rok. Oczywiście wyjątek był wczoraj, bo nie był, ale generalnie jest zawsze. I co? I uwielbiamy Boga. I ja w tym momencie zrozumiałem. Owszem, może mało się modlę do świętego Michała, może więcej kto inny. Ale wydaje mi się, że coraz bardziej robię to, co robi święty Michał. Uwielbia Boga. I automatycznie przez sam fakt depcze diabła. I diabeł nic nie może. I to jest o co chodzi. I wiecie co? Panie Jezu, ksiądz Piotr mi powiedział, że mam czasu bardzo, bardzo mało. Więc muszę maksymalnie to szybko. Gdy przygotowałem się już tak bezpośrednio do tej konferencji, to mówię, Panie Jezu, bo ksiądz Piotr, ksiądz Rafał mówią mi, a powiedz troszkę coś o świętym Michale, powiedz troszkę o swojej posłudze. Ale ja, przygotowując się już tak bezpośrednio, mówię, Boże, co Ty chcesz? To jest ważne. Co Ty chcesz, żeby ci ludzie dzisiaj usłyszeli? I słuchajcie, gdy tylko to powiedziałem, przy koronce to było. Czuję, wiecie, nie mam takiej możliwości, że tak porozmawiać z Panem Jezusem tak face to face. Nie, nie ma takiej, nie, nie. Ale co? Ale czuję wyraźnie taka myśl. Przyjmij moją miłość. I tak chcę skoncentrować się na tym. Przyjmij, co to znaczy? Jeśli my tak naprawdę będziemy otwarci i przyjmiemy miłość Boga, On jest strasznie dobry, bardzo dobry. Jeśli my będziemy pełni miłości Boga, to w nas będzie taka Boża moc, że zły nic nie może. Przyjmij moją miłość i w tym kierunku chcę pójść. Kochani, dlaczego to jest takie ważne, żeby nieustannie mądrze przyjmować miłość Boga? Napełnia się tą miłością. Słuchajcie, wiecie co? Jak to w ogóle odkryłem? Bo to jest bardzo ważne. Wiecie co? W tej posłudze jako egzorcysty, jestem tam już trzeci rok się kończył. Czwarty idzie. Słuchajcie. Były zwycięstwa! Piękne! Słuchajcie, opowiem tylko jeden. Skoro mi ograniczyli czas, to tylko jeden przypadek. Popatrzcie się. Siostra zakonna dzwoni z pobliskiego Krosna. Mamy, prowadzimy dom dziecka. Mamy jedną dziewczynę, która według nas jest opętana. Jak mi ktoś, a siostra zakonna mówi, że ktoś jest opętany, to ja rozumiecie z dystansu. Ale, bo to nie jest takie hołsiur, nie? Ale wyobraźcie sobie, przyjechały. Ta siostra musiała pojechać. Ona została ze mną.
15-16-letnia dziewczyna, taka okrągła. Słuchajcie, zaczęliśmy rozmawiać, jestem sam na sam z nią. I słuchajcie, nagle, jak ją diabeł machnął i rzucił na ziemię, na brzuch, wyobraźcie sobie, ręce w przodzie, nogi w tyle, wyciągnięta jak struna, jak kołek, tak? I wyobraźcie sobie, o tak, na taką wysokość, tak się odbija, tak chodzi, nie zginając rąk ani nóg. Nie da się tego racjonalnie wytłumaczyć. Nigdy w życiu tego nie widziałem. Przez rok czasu jeździłem do księdza Andrzeja Drewkowicza w Warszawie, pomagałem mu, różne rzeczy widziałem, ale takiej manifestacji diabelskiej nie widziałem. I co? Tu jest manifestacja diabelska. Wiecie, ja byłem bardzo początkującym egzorcystą. I mówię, ale tyle już rozumu miałem. Myślą do serca, do Jezusa. Nie jestem tylko facetem, jestem obok ciała mężczyzny, psychy mężczyzny, mam duszę, a w duszy jest mój Bóg, którego noszę w sobie. Panie, co robimy? Bo normalnie, rozumiecie, przy egzorcyzmach, to ja mam 8 osób, którym pomagam, które trzyma różne rzeczy. Co robimy? I słuchajcie, nie ma takiej możliwości, że tak porozmawiać z Panem, nie? Ale co? Ale czuję wielki pokój. Czyli Jezus mi mówi tak, bierzcie za egzorcyzm, za rytuał. Tylko ja zaraz myślę do Pana Jezusa, Panie Jezu, ona cały czas tak chodzi. Panie Jezu, ona jest sama i ja jestem sam, my jesteśmy tylko ona i ja. Jak ona mnie później oskoczy, nie wiadomo co dla niej, tym bardziej w tym zmarnowanym dzisiejszym świecie, to po prostu szok. I znowu do środka, ale ja mam pokój. To znaczy, że Pan Jezus mówi do przodu. Słuchajcie, godzinę 40 trwał egzorcyzm. Tylko, że jeszcze nim zacząłem egzorcyzm, ja do Pana Jezusa i mówię, Panie Jezu, dobra, ja się biorę za egzorcyzm, ale Ty musisz trzymać. I wyobraźcie sobie, przez godzinę 40 ona cały czas tak chodziła, nic, amplituda nie spadła nawet troszeczkę. Cały czas tak chodziła. Jedynie 3 razy było coś takiego, że w pewnym momencie przestała chodzić i zaczęła się podnosić do góry. Gdy ona tylko do góry, tak do wysokości stołu, to ja myślę do Pana Jezusa i mówię, Panie Jezu, obiecałeś. Lepiej jeszcze nie skończyłem dobrze tego słowa, obiecałeś, a ona już Wtedy zrozumiałem, co znaczy wierzyć. Słuchajcie, wiara to jest potęga. Jeśli jestem pewny, że Pan Jezus naprawdę mnie kocha, od razu tak i ona już nowy dach. I oczywiście pięknie się skończył egzorcyzm. Wszystko skończyło się pięknie, ale dużo mnie Pan Bóg wtedy nauczył. Popatrzcie, ale to jest zwycięstwo i taki zwycięstw jest... Pan Bóg jest niesamowity, że generalnie jest dużo więcej jest zwycięstw niż parło porażek. Ale są także po ludzku porażki. No cóż, tak tylko 2 słowa. Wyobraźcie sobie, niech będzie. Ta kobieta z Niemiec. Tam u nich w Niemczech 3 grupy satanistyczne były w tej miejscowości. Co wyczyniali z ludźmi opętanymi, to nie chcę mówić, żeby nie gorszyć. No i coś ze 3 dni, żeby się modlili, ale nic nie dało. Ale wiem, że ta kobieta pojechała gdzieś na północ Polski, już teraz nie pamiętam tego księdza, jest tam taki ośrodek dla tych opętanych i rzeczywiście została uwolniona. Ale, słuchajcie, to mnie też uczy pokory. Ale wiecie co, to co w sposób szczególny chce, czego Pan Bóg mnie nauczył przez tę posługę egzorcysty i w sposób szczególny chce się z Wami podzielić. Aha, wiem, dobra. Przepraszam. Popatrzcie się. Były takie przypadki. Słuchajcie, wyobraźcie sobie coś takiego. Czasem 6 godzin walki z diabłem. W czasie egzorcyzmu. Walka przez modlitwę. I w końcu Pan Bóg uwolnił. Człowiek odszedł zdrowy, super. I co? I wyobraźcie sobie, po miesiącu ten człowiek wraca mi z diabłem. I znowu to samo. Co mówię, Panie Jezu, coś jest nie tak. Tylko ja nie wiem co. I słuchajcie, nie będę mówił, jak to odkryłem. Ale dziś już to jestem tego pewny na 100%. Jeśli to zawsze ja się kończę egzorcyzm, to do tego prowadzę. Ustawiam tych ludzi w ten sposób. I co? I generalnie zły nie wraca. Więcej odkryłem coś takiego, że jeśli ja, ty, każdy z nas żyje w ten sposób, diabeł nie ma startu.
Ale jeśli żyje odwrotnie, to diabły się cieszą i wtedy one działają. Co takiego odkryłem? Klimat, w jakim człowiek żyje. Słuchajcie, powiem, nie zgodźcie się. Do niedawna jeszcze żyłem w tym klimacie diabelskim. Nie rozumiałem tego. Diabły, jeśli nie mają tego klimatu diabelskiego w życiu człowieka, nie mogą nic zrobić. Jeśli człowiek żyje w klimacie Bożym, diabły nic nie mogą. Ale jeśli człowiek żyje w tym klimacie diabelskim, one cały czas zakładają na człowieka sieci. I zakładają. I jest coraz gorzej. Słuchajcie, o co chodzi? Albo człowiek żyje tak maksymalnie krótko. W klimacie Bożym, kiedy żyjemy w klimacie Bożym? I to jest to, żeby zapracować nad sobą, żeby żyć zawsze w klimacie Bożym. Kiedy my żyjemy w klimacie Bożym? Co to jest ten klimat Boży? To jest coś takiego. Ja staram się widzieć, jak Bóg się o mnie troszczy. Słuchajcie, wszystko mam. I jedzenie, i spanie, i mieszkanie. Wszystko mam. Nie koncentruję się na tym, czego nie mam, tylko na tym, co mam. I widzę, że to, co potrzebne do życia, ja mam. I co? I skoro widzę, że to mam, serca płynie wdzięczność i uwielbienie dla mojego Boga. Dlaczego? Bo każde dobro w swojej podstawie jest zanurzone w Bogu. To jest ten klimat Boży. I słuchajcie, jeśli człowiek naprawdę tak żyje, diabeł nic nie może. Diabeł nic nie może. To jest tylko upadły anioł. Tyle, że popatrzcie się. Popatrzcie, do niedawna żyłem w tym drugim klimacie. Nie rozumiałem tego. Klimat diabelski. Na czym to polega? Co to jest ten klimat diabelski? Człowiek nie koncentruje się na tym, co ma, tylko na tym, czego nie ma, a inni mają. I co? Złość, niezadowolenie, żal, porównywanie. Przepraszam, powiem tak brzydko, przepraszam, że mało ładnie. Biadolenie. Narzekanie. Słuchajcie, jeśli człowiek biadoli, narzeka i koncentruje się na tym, co jest źle, diabły są przeszczęśliwe. Popatrzcie się, wiecie, tam u nas w miejscu piastowym jest taka ścieżka do targowiska. Jak jest wilgoć, popada deszcz, słuchajcie, co parę dosłownie metr, ślimak, który chce się przesunąć na drugą stronę ścieżki. Ale jak jest ciepło, tak jak teraz, sucho, nie ma żadnego ślimaka, nie wiadomo, gdzie te ślimaki. Dokładnie tak samo jest w naszym życiu. Jeśli ktoś żyje w tym klimacie diabelskim, czyli narzeka, biadoli, porównuje się, diabły mają maść, żeby się przesuwać i żeby coraz to bardziej zarzucać na człowieka sieci. I o to chodzi. Słuchajcie, do niedawna ja tego nie rozumiałem. Ja w tym klimacie żyłem. Odkryłem to przez posługę jako egzorcysta. I oczywiście rozumiecie, że najpierw każdy egzorcyzm udany, szczęśliwy, teraz kończy się tym, że maksymalnie podkręcam człowieka, żeby żył w klimacie Bożym. Ale to jest w posłudze. Ale tak jak tutaj do osób, do których mówię. Słuchajcie, jeśli każdy z nas, chrześcijanin, będzie, a szczególnie czciciel świętego, żyje w klimacie Bożym, wciąż widzi dobro i dziękuję, uwielbia, wszystkie diabły są sparaliżowane, a Bóg z całą mocą działa w życiu człowieka. I to jest to, o co chodzi. Przyjmij moją miłość. Tak Pan Jezus chciał, tak to czuję w sercu, żeby to było w życiu każdego z nas. Popatrzcie się. Bóg cały czas nas szalenie kocha i całe moje wysiłek ma iść w tym kierunku, żeby zauważać, jak Bóg się o mnie stara. Najdrobniejsze rzeczy. Popatrzcie się. Mam nogę, mam rękę. Co mam jeszcze? Mam jedzenie, mam wszystko. Takie, ale ktoś powie, to jest normalne. Chwila. Ale gdyby tego nie było, to byś cierpiał. A nie, masz. I co? No to normalne. Nie, to jest dar od Boga. Dziękuj i uwielbiaj. Czyli co wtedy robimy? Żyjemy w klimacie Bożym. Słuchajcie, popatrzcie się. I jakże często jest tak,
że nawet ludzie, którzy dużo się modlą, odmawiają wiele różańców, wiele różnych modlitw do świętego mówią, tak! Patrzą na prawo, na lewo i oceniają, wow, niewierzący. Słuchajcie, nawet taka prosta rzecz, nie wolno o kimkolwiek powiedzieć niewierzący, to jest pogaństwo najwyższego rzędu. Matka Boża w Medjugorje o tym mówi wyraźnie. Nie mówimy niewierzący, to są ludzie, którzy jeszcze nie poznali miłości Boga. Bo jeśli człowiek zrozumie, pozna miłość Boga, nie ma innej możliwości, żeby staje miłością. Staje miłością. I to jest to, o co chodzi. I wtedy żyjemy w tym klimacie Bożym. Słuchajcie, to już mam koniec prawie. Już jeszcze tylko dobra, nie będzie, tylko jeszcze ten przykład. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Nie wiem, czy znacie wszyscy życie brata Daniela Natale, Włocha. Widzę, że znacie tak, nie bardzo. Patrzcie. Bo to jest doping. Jak ja odkryłem braciszka Daniela Natale, po prostu dla mnie to był show. Zupełnie zmieniło się życie. Popatrzcie się. Świątobliwy zakonnik. Naprawdę, naprawdę świątobliwy. I co? Po II wojnie światowej współbrat ojca Pio, sam żywa nierodzonego. Zaczął czuć, że coś w brzuchu jest niedobrze. Do lekarza poszedł. Okazało się rak śledziony. To było nieuleczalne wtedy, nie wiem jak jest dzisiaj, ale wtedy było nieuleczalne. Załamany wrócił do domu, sam ojciec Pio mówił mu tak, jedź do Rzymu, tam na klinice, dał mu adres, na tej klinice pracuje profesor Moretti. Proś tego profesora, by cię operował. To dla siebie szansa. Pojechał, znalazł. Tyle, że profesor jak profesor na gębę nic, tylko papiery zbada. Dał mu te papiery, czyta, w końcu oddaje, mówi, że on się nie podejmuje operacji. Ale ten brat strasznie nalega, no rozumiem, walczy o życie normalne, nie? Braga! A profesor mówi tak, gdybyś przyszedł 3 miesiące temu, to tak. Dziś nie. Rozumiecie, po prostu za późno. No ale tak błagał, tak prosił, że ostatecznie przekonał profesora do operacji, tyle, że profesor mówił mu tak, żeby cię wybudzić, dam ci minimalną narkozę, czyli prawie na żywca. Będziesz czuł, jak cię kroję. Wyobraź sobie? Słuchajcie, jakiś świątobliwy braciszek. A on jak za to ma, to on, a ja to ofiaruję, jak to zadośćuczynienie za moje grzechy. Słuchajcie, jakby mnie ktoś tak na żywca, nie wyobrażam sobie. Słuchajcie, a on, naprawdę był świątobliwy. I co? Słuchajcie, wydaje się, że się udała. Już na drugi dzień była operacja. Wydaje się, że się udała. Dlaczego? Bo już go zszywa. Końcówka zszywania. Tylko nagle tak się braciszek dobrze poczuł i poleciał w śpiączkę. 3 dni leżał w śpiączce. Po 3 dniach niestety umarł. Profesor na klinice w Rzymie robił co mógł. Ostatecznie podpisał akt zgonu. No bo mógł. Zjechała się rodzina, tylko nie zakonna, tylko biologiczna, by się modlić przy jego ciele. Modlą się. I wyobraźcie sobie, niecałe 3 godziny po śmierci brat wstaje. Słuchajcie, mało się w drzwiach nie pozabijali. No bo jak? Profesor, klinika, akt zgonu, gość wstaje, no jak? Poruszenie było na całej klinice, ale gdy się wszystko uspokoiło, wrócili, a brat opowiada. I to, co opowiada, to jest niesamowite. Dla mnie to był szok. On mówi tak, stanąłem na sądzie Bożym. To nie była śmierć kliniczna, on biologicznie umarł. Tacy ludzie już nie wracają. Mówi tak, stanąłem na sądzie Bożym. I mówi, świątobliwy zakonnik zaznacza. I mówi, w pierwszym momencie, jak zobaczyłem Boga, zrozumiałem, że Bogu nie ma nic, co by nie było miłością. Od początku do końca Bóg to jest tylko miłość. Nieskończona. Nieskończona. I w jednym momencie zrozumiał, że na tą miłość Boga nie odpowiedział tak, jak trzeba. I słyszał od Pana Boga 3 godziny czyśca. Słuchajcie, jak usłyszał 3 godziny czyśca, aż podskoczył z radości, tak się ucieszył. No kto by się nie ucieszył? On też.
Tylko że potem chrzciec się zaczął. On mówi tak, dusza, bo tam była dusza, ciało sobie leżało gdzieś na ziemi. Mówi tak, dusza w czyściu czuje, że ma na sobie ciało. Czyli czuje się tak, jak my tu na ziemi, bo my czujemy swoje ciało. Tylko że to wszystko jest w ogniu. Płonie. Co czuje, możemy, co taki człowiek czuje, możemy sobie wyobrazić. Słuchajcie, jak się znalazł w tym ogniu, jak zaczął wyć, jak zaczął krzyczeć, jak zaczął błagać, prosić, pojawiła się Matka Boża. Ła, jak on ją zobaczył, za chwilę na wszystkie świętości, żeby mógł wrócić do ciała, żeby tu na ziemi czyścić. Nie tam. Chwila potem, wyobraźcie sobie, pojawił się Duch Ojca Pio. Ojciec Pio jeszcze szczególny dar Pana Boga. Jak on zobaczył swojego współbrata, to jeszcze bardziej przez niego do Matki Bożej błaga. I co? I wyobraźcie sobie, w pewnym momencie Matka Boża z Ojcem Pio zaczyna rozmawiać, tylko że on nie słyszy tego, co rozmawia, ale to nieuważne. Na koniec tej rozmowy, w pewnym momencie Matka Boża tak się tylko do niego odwróciła i uśmiechnęła się do niego. Gdy ona się uśmiechnęła, w tym samym momencie ożył. Znalazł się w ciele. I co? Słuchajcie, ten brat żył jeszcze na ziemi 40 lat do swojej drugiej śmierci. Przed swoją drugą śmiercią swojej rodzonej siostrze Felicji mówi tak. Przez te 40 lat nie przypominam sobie dnia, w którym mógłbym powiedzieć, że nie cierpiałem. Ale on to mówił z taką radością. Miał świadomość, że czyściec załatwił na ziemi. Że czyściec załatwił na ziemi. On jest na razie sługą Bożym, jeszcze nie jest błogosławiony. On będzie błogosławiony w średnim długu. A ja to schowałem, właśnie skoro ja to znam, no właśnie. Czwarty numer Miłujcie się z 12 roku. I teraz kończąc, bo już jest po czasie. Najpierw siostry i bracia w naszym życiu. Już Piotrze, prawie kończymy. Najpierw, kochani, żyć w klimacie Bożym. Cały czas widzieć dobro, jest tego tak dużo. Nie koncentrować się na tym, co nie dostaje, co brakuje, na tym, co dobre. Widzieć to, cieszyć się tym i nieustannie Bogu dziękować i wielbić. I wielbić, żyć w klimacie Bożym. Druga rzecz, siostry, bracia, modlić się do Matki Bożej. Tutaj u nas, teraz tu Królowa Polski, Częstochowska Pani. Słuchajcie, nie ma egzorcyzmu, którego byśmy nie zaczynali od różańca. Ja jeszcze nie jest tak, ale mam nadzieję, że w przyszłości będzie coś takiego, że my z wiarą będziemy się modlić na różańcu i nie trzeba będzie wchodzić w sam rytm egzorcyzmu, bo Matka Boża pogoni diabła i musi czas. To jest jedna, modlić się na różańcu. Słuchajcie, i nie pozwolić sobie na to, żeby w ciągu dnia odmówić tylko jedną część różańca. Przepraszam, do niedawna tak było w moim życiu. Jedna część różańca. Przepraszam. To jest jedna rzecz, bo już muszę kończyć. Żeby modlić się do Matki Bożej, druga rzecz do świętego Michała Archanioła. Słuchajcie, ja nie mam takiego nabożeństwa, jak miała pani Jadwiga, o której mówiłem. Po prostu nie mam tego. Ale słuchajcie, on jest tym, który naprawdę ten przed diabła. I słuchajcie, jeśli my, szczególnie wy czciciele świętego, rycerze świętego Michała Archanioła, jeśli wy macie taki pietyzm, serce do świętego Michała Archanioła, spodziewać się, że on nie pozwoli na to, by zły coś tam porobił. Ale nade wszystko uwielbiać Boga. Słuchajcie, pierwotny zamysł, jaki Bóg stworzył człowieka. Po co my jesteśmy? Dlaczego my jesteśmy? Tylko człowiek ma rozum i wolę. I tylko człowiek w sposób wolny może zauważać, jak Bóg się troszczy o świat. I tylko człowiek może nieść przed Bogiem serce wdzięczne i wielbiące. I to jest to największe pragnienie Pana Boga. Czyli tylko człowiek może żyć naprawdę w klimacie Bożym. A wtedy, siostry i bracia, zły nawet nie może podnieść łba. Nic nie może. A całe nasze życie staje się jednym wielkim zadziwieniem i uwielbieniem. I kochani, bo już muszę kończyć. Te serca życzę tego każdemu z Was.